Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj zapraszam na filmik o tematyce, którą uwielbiacie. Ja zresztą też, czyli o paznokciach. Ale dzisiaj wyjątkowo nie będzie manikir, wyjątkowo nie będzie hybryd, a będzie pielęgnacja. Mam tutaj mnóstwo cudownych produktów, które dostałam od Golden Rose, które przetestowałam i o których chciałabym Wam opowiedzieć. Zapraszam. Przez ostatnie 4 tygodnie używałam produktów, które tutaj zaraz Wam pokażę, bo postanowiłam zafundować moim paznokciom przerwę. Myślę, że wakacje to taki dobry okres, kiedy możemy sobie na tę przerwę pozwolić, dać im odpocząć, poświęcić im trochę więcej czasu, nakładać więcej produktów. Dlaczego ja zdecydowałam się na przerwę? Bo tu na pewno pojawią się takie pytania, a razem z nim, czy hybrydy niszczą paznokcie. Otóż moim zdaniem, jeżeli hybrydy są dobrze nakładane i dobrze ściągane, to nie będą niszczyć paznokci. Moje nie są zniszczone, aczkolwiek trzeba zaznaczyć, że ten aceton, który troszeczkę dłużej przebywa na naszych paznokciach niż w standardowym, zwyczajnym manikir, może troszeczkę wysuszać, nie współgrać nam ze skórkami, więc ja dzisiaj oczywiście mam i na to rozwiązanie. Aczkolwiek w moim przypadku jest tak, że moje paznokcie już od dawien dawna, odkąd pamiętam, nie są moimi wymarzonymi paznokciami. Mianowicie są łamliwe, rozdwajają się i są niestety cienkie. Na co dzień hybrydy bardzo wzmacniają moje paznokcie, więc bardzo lubię je nosić, bo one się nie łamią, ale przy ściąganiu tych hybryd ja po prostu widzę, jaki tak naprawdę mam paznokieć. Więc postanowiłam, że dam im 4 tygodnie odpoczynku, no i oczywiście regeneracji i wzmocnienia. Będę działać tutaj tymi produktami i zobaczymy, co się wydarzy. No i dzisiaj pokażę Wam właśnie, jakie produkty mam i wyrażę opinię pokrótce na temat części z nich. O! Także jeszcze raz, gwoli ścisłości, nawiązując do hybryd, ostatnio już chyba raz, podkreślę, że nie jest taka przerwa, jaką ja robię, konieczna. Trzeba obserwować swoje paznokcie. Jeżeli czujecie taką potrzebę, to jak najbardziej zachęcam, ale ten filmik przyda się dla osób, które mają i problemy z paznokciami właśnie po hybrydach i problemy ze swoimi naturalnie niedoskonałymi paznokciami, takimi jak ja. Możemy sobie przybić piątkę. Myślę, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie, bo to jest bardzo szeroki wachlarz produktów, ale już nie przedłużam, opowiadam co i jak. Myślę, że najlepiej będzie opowiedzieć tutaj w obrazkach, więc od razu pokażę Wam co i jak krok po kroku i pokażę Wam co do czego służy. Oczywiście pierwszym krokiem, który wykonam, to przygotuję sobie paznokcie, zmyję odżywkę, którą już teraz na nich mam. Następnie wypiłuję paznokcie i nadam im kształt. Moje tutaj są bardzo króciutkie, skróciłam je maksymalnie, no bo były cieniasami, a teraz zapuszczam, mam nadzieję, że dzięki tym produktom się uda. Następnie bezpośrednio na skórki nałożę Cuticle Remover Gel, który pozostawię na kilka sekund, a potem zmasuję w celu złuszczenia i odepnę wszystkie skórki za pomocą patyczka. Zadaniem tego produktu jest właśnie złuszczenie suchych skórek i nadanie paznokciom świeżego wyglądu. Oczywiście po użyciu tego produktu nie zapomnijcie umyć rąk. Moje paznokcie są już gotowe do przyjęcia odżywki. Tutaj Golden Rose w swojej ofercie ma aż 4 produkty do wyboru. Ja bowiem od razu zdecydowałam się używać dwóch. Black Diamond Hardener, czyli królowy odżywek, tak ją nazwała Red Lipstick Monster, więc ja oczywiście idąc w jej ślady zdecydowałam się na tę odżywkę. No i jeszcze wspomagałam się tą Oxygen Night Growth. Opowiem Wam pokrótce, co robią obie, nakładając. No i mam tutaj jeszcze 2, których nie używałam, ale myślę, że mogą zainteresować wiele osób. Królowa odżywek, czyli Black Diamond, nadaje naszym paznokciom twardości i wytrzymałości. Faktycznie już po aplikacji 2 warstw i przesunięciu tego lakieru czuć, że one są zdecydowanie mocniejsze niż były wcześniej. Jak ja stosuję ją już dłuższy czas, to faktycznie moje paznokcie są twardsze i nie uginają się pod każdym naciskiem palca, a tak było zanim zaczęłam jej używać, także ja na swoich paznokciach widzę znaczną poprawę. Co ważne, odżywka nie zawiera formaldehydu, to może być ważna informacja dla bardzo wielu osób, które są na niego niestety uczulone. Odżywka bardzo łatwo się nakłada, szybko przesycha i tworzy na naszym paznokciu ładną, błyszczącą warstwę. To jest zdecydowanie mój numer 1, ale założę się, że nie tylko mój, bo produkt jest tani, a naprawdę bardzo, bardzo dobry. Black
Diamond wymieniałam czasem z Oxygen Nail Growth, czyli odżywką, która ma przyspieszać wzrost paznokcia i zwiększać ich wytrzymałość. Odżywka zabezpiecza też przed złamaniami, rozdwojeniami, pęknięciami itd. Myślę, że to bardzo fajna opcja dla osób, które chcą przyspieszyć wzrost swojego paznokcia. Rosną one bardzo powoli. Moje raczej z reguły rosną szybko, aczkolwiek też szybko się łamią, więc ja jednak właśnie wygrywa u mnie Black Diamond, która wzmacnia te paznokcie, bo rosną one ok, ale no niestety jak nie są wzmocnione i twarde, to gdzieś tam szybko poodpadają, ale myślę, że to będzie bardzo fajna opcja dla wielu osób. Do wyboru mamy też odżywkę Complete Care 4 w 1, która jest kompleksową ochroną, ma wygładzać, wzmacniać, chronić przed łamaniem i rozdwajaniem, jednocześnie nawilżać i zapewniać lśniący połysk. I tutaj ogromna ciekawostka, czyli odżywka No More Bite. Tej nie stosowałam z wiadomych względów, ja nigdy nie obgryzałam paznokci, ale ta odżywka właśnie zapobiega obgryzaniu paznokci. Ponoć ma okropny smak, nie próbowałam, no ale też przyspiesza jednocześnie wzrost paznokcia. Bardzo wiele z Was pyta mnie, jakie mam porady na obgryzanie paznokci. Nie bardzo jestem w stanie coś poradzić, bo ja nigdy tego nie robiłam, ale jeżeli jest dedykowany, przeznaczony do tego produkt, to dlaczego nie spróbować? Po nałożeniu dwóch warstw odżywki, zazwyczaj właśnie tej Black Diamond, na którą najczęściej się decydowałam, nakładam na swoje paznokcie wygładzającą bazę. Zapewnia nam ona aksamitny i gładki wygląd paznokci i niweluje wszystkie niedoskonałości na powierzchni płytki, więc jeżeli macie jakieś zadarcia, nierówną płytkę, przebarwienia, zarzucenia czy tam inne kolory, to ta odżywka Wam pomoże, wszystko ukryje, będzie stanowiła idealną bazę pod kolor, no i nada naszym paznokciom zdrowy wygląd. Już po wszystkim przychodzi pora na olejek i tutaj jest Beauty Oil do paznokci i do skórek. Ja akurat stosowałam ten produkt codziennie wmasowywałam go w swoje paznokcie i nakładałam. Składniki w nim zawarte mają sprawiać, że płytka naszego paznokcia nabierze blasku i stanie się gładka i odporna na uszkodzenia mechaniczne. On u mnie świetnie właśnie działał na te suche skórki. Ja zostawiam go też na kilka sekund, a później wmasowuję w skórkę, żeby poprawić przyswajalność tego produktu. No i jeżeli przystępujecie do kolejnych kroków, to oczywiście też nie zapomnijcie umyć dokładnie rąk. Kolejny krok to oczywiście nałożenie koloru, wybieracie swój ulubiony lakier i nakładacie, ale ja akurat z tego kroku zdecydowałam się zrezygnować podczas moich kuracji, żeby naprawdę skupić się na pielęgnacji. Przede wszystkim, jeżeli decydujecie się na kolor, ale samodzielnie na bazy też można go nałożyć, a mianowicie Top Coat Mega Shine, który przedłuża trwałość naszego lakieru i nadaje piękny połysk. To tyle na dzisiaj. Ja jestem zadowolona z moich paznokci, bo mimo tego, że nie są jeszcze tak długie, jakbym chciała, to ja czuję, że one po tej kuracji są o wiele, wiele mocniejsze, a skórki o wiele bardziej odżywione. Jeszcze chwilę chyba i wracam z powrotem do hybryd, bo bardzo za nimi tęsknię, ale czuję, że to był dobry krok. Także tym bardziej dziękuję marce Golden Rose, która raz umożliwiła mi właśnie, może nawet trochę zachęciła do tej przerwy. Ja też Was zachęcam mimo wszystko do przerwy. To jest tak jak z makijażem. Nic się nie dzieje, pięknie cały czas wyglądamy, ale jednak czasem warto dać skórze odpocząć. Jestem ciekawa, co Wy na ten temat sądzicie, robić przerwę, nie robić. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał, a z zestawu produktów, jaki Wam przedstawiłam, każdy wybierze coś dla siebie. Jestem też ciekawa, jakie macie najczęstsze problemy z paznokciami. Piszcie mi koniecznie, bo może jeszcze coś na ten temat powstanie. Czy obgryzacie, czy są tak samo słabe i papierowe jak moje, czy właśnie nierówna płytka, czy któryś z produktów tutaj spełniłby Wasze oczekiwania. Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.